Cześć, cześć i czołem, ja jestem Drwala. W tym odcineczku zbudujemy sobie domek na survival. Serio, te początki już zaczynają być bez sensu. A co ty robiłeś? Wychodziłem z tej dziury. Aha, super. To dlatego nie było cię przez 20 najbliższych odcinków. Dobra, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie tak bardziej profesjonalnie robić ten domek. Czyli naprawdę będę wszystko będę pokazywał tylko budowę, żadnego rozmawiania czy takich rzeczy właśnie. Nie będę tego pokazywał. A ja będę was zabawiał sucharami. Nie, błagam, nie, już wiem co było w ostatnim odcinku. Dobra, ej, mogę ci pomóc jakoś budować domek, czy ty jesteś jakiś master budowania i mam... Ale błagam, nie mów jakichś sucharów, bo jak ostatnio raz powiedziałeś suchar na odcinku, to teraz mamy sprawę główną przed sądem. No w sumie tak. Właśnie. Dobra, to daj mi bloczki. W sumie mam... O, poprzedni odcinek, który przed chwilą nagraliśmy, będziesz nazywał rozprawa w sądzie. Dobra. Ej, to łapkami. Walka na łapy. Ej, stary, mieliśmy budować. Ja miałem budować, dobra. Ej, przestań. Dobra. Raz, daj dwa, mi trzy. Magiczne cięcie. Dobrze, w tym momencie pożyłem się niepotrzebnego szkodnika, poszedł po piasek, więc już nie będziemy mieli problemy z nim. Możemy zacząć budować. Najpierw musimy tutaj glebę trochę utwardnić, jakby to powiedzieć, żeby mieć więcej miejsca na budowę. Potem się to całkowicie zrobi, ale ja was tutaj nie będę przynudzał, jak to wszystko będę robił, więc magiczne cięcie. Dobra, już jesteśmy po cięciu, ja całą glebę utwardziłem. Możemy zacząć budować, ja myślę, że to będzie tak... Poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy ja myślę, że tak? Nie, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, niech będzie tak. Niech będzie tak. Niech będzie tak, niech będzie tak, niech będzie tak. Dobra. To będzie nawet dość duży dom, w którym będziemy mogli chować dużo. On będzie jak na razie jednopiętrowy, ale potem to się oczywiście będzie dało wydłużyć w każdym momencie, w każdej chwili. Dobra, możemy już przejść do budowania takiej już warstwy, albo nie, najpierw zbudujemy tutaj podłogę, albo nie. Dobra, najpierw zbuduję pierwszą warstwę, to nie będzie trudne, nie muszę nic pokazywać i magiczne cięcie. Dobra, wróciliśmy po magicznym cięciu, teraz będziemy kłaść podłogę, bo już wyznaczone są tereny. Zaczniemy budować podłogę. Dobra, raz, dwa... Co? Znowu! Idź do dziury, udław się. Ej, ale nie, ja już to... Masz piesek? Masz piesek? Mam to, o co mnie prosiłeś. Serio? Wracaj tam po piasek! Ej, ty tam! Ej, oddawaj piasek. I ogólnie taka ciekawostka, zobacz na czat, zostałeś muta na 20 minut za prowokację. Pipi! Wreszcie mam jakiś cel w życiu. Dobra, teraz bardzo dobrze się spisałeś, mój przyjacielu. Teraz bierz ten piasek i go przetop na szkło. Calutki! Dobra, teraz będziemy robić podłogę. Ja wdrążę tę dziurę, to też nie powinno być trudne, więc magiczne cięcie. Po pauzie. Dobra, wróciliśmy po pauzie, już wydrążyłem dziurę, a teraz będziemy musieli zrobić podłogę. No ale podłogę akurat mam bardzo super pomysł, czyli... Podłoga w kratkę. Podłoga w kratkę, tak jest. Ona wygląda bardzo super według mnie. Ja ją zrobię... Pip! Cięcie! No, dobra, dalej jedziemy. Hop, hop, hop! Ciup, siup, siup. Dobra, dalej budujemy. Nasz dom. Może trochę być dźwięku, ale to od mojego przyjaciela, ale to nie powinno przeszkadzać zbytnio. Dobra, budujemy, prawie skończyłem. Od razu mówię, bardzo przepraszam, że wszystkie przeszkody w audio, ale no niestety moi bracia.
To mnie ważne, wiesz, chyba to tam nie będzie zbytnio przeszkadzać, dobra, ciebie i tak cię nie mogę słychać. ci pomóc i już zacząć robić to deskami, jak rozumiem? Tak, teraz mój pomagier będzie zapełniał te dziury deskami, gdy my w międzyczasie już będziemy robić takie wyższe staty, dzięki którym będziemy mogli pokazać, jak wysoki będzie co, ten dół. Mam ich za mało, mam ich za mało. Masz może telefon? Wystarczy ci 25? Tak, do lewalu. Masz telefon? Nazywa mnie po imieniu, jestem śledź. Dobra. Aha, masz jeszcze śledź, to, jeszcze to, trochę. Dobra, raz, śledź, dwa. Masz telefon? Ej, to jest najlepszy lifehack. Przytrzymujesz myszkę i łazisz po całej podłodze. To ci automatycznie zapełni. No i super. Czekaj, raz, dwa, trzy. To wszystko? Już? Tak, to wszystko. Na razie możesz sobie iść. Chyba, że już przetopiłeś szkło, to mógłbyś się przydać, no ale... O kurde. Wiesz co, przetopiłem, ale będzie chyba nam coś jeszcze potrzebne. Na przykład? Na przykład trochę drewna, nie desek drewna. Dobra, to już możemy wziąć w sumie, bo to się nie przyda, ale... trochę desek. No ja mam staka prawie drewna normalnego, to mogę ci trochę przytopić. Fuck! Ty zły, poczekaj, ja go wezmę. Ile chcesz? 16 bym ale pamiętaj, że wszystko, cały pieseczek musi być przytopiony, masz. Mhm. Im więcej piecyków zrobisz, tym szybciej będzie szło, pamiętaj. Miało być drewno. No, chciałeś drewno. To są deski, zobacz, to są deski! Dziękuję. Ha, no i to się znaczy, że chyba będę musiał wrócić potem po drewno. 3, 4, 5, 6. Teraz robimy ramki na okno. Mój przyjaciel tam właśnie przetapia... no, właśnie. Przetapia... Język zgubiłem, przytapia szyby. A weź! Ej, catering, weźcie mi tutaj ze sceny tego gościa. Dobra, trochę się szko... czemu ty to zrobiłeś? Człowieku, powiedziałem, nie zapełniaj. I zapełnił, i szkło poleciało, i bez sensu. Nie kładź! Spadaj przetapiać! Dobra, już! Jezu! No, a te paj, na Legion. Już nie jestem twoim przyjacielem, koniec! Clickbait. Dobra, dawaj to fajne Legion. Magiczne cięcie. No dobra, już zaraz pójdę po drewno, ale przed drewnem teraz jest najważniejsza rzecz, którą musimy zrobić. To jest bardzo ważne. Ej, cicho bądź, cicho bądź. To jest ważne, bardzo ważne w budowie domku. Przerwa na lunch. No, hej, pycha kanapę. Z czym masz kanapkę? A ja widzisz, tutaj mam z pasztetem, jak patrzę, to jest pasztet, ale widzisz? Pasztet, no pasztet. Widzę, tam trochę w kanapę ci wrząż chleb, ale nieważne. Poczekaj, już wyciągam. A ja mam z serkiem i z szyneczką polską. Jeszcze, poczekaj, bo jeszcze mam trochę, czekaj, ej no! Przepraszam. Mam jeszcze kanapkę z kamieniami. Ja mam z dżemikiem. Z mięsem. Koniec pauzy! Dobra, powiedz kiedy. Ej, właśnie nagrywam. Ale bez sens, dobra, miało być coś fajnego. Nie udało się, idę po drewno do lasu. Ale pyszna kanapka, Edwardzie.
Dawaj, się najadłem. Zostało mi 6 kanapek. Chcesz trochę? Nie, dzięki, nie dzięki. Teraz idę po drewno akurat, to możecie akurat zobaczyć. Czemu nie? Nie szkodzi. Stary, nie ma drewna. Jednak mieliśmy 16 tego. 16... Nie wsiadzaj tego, mamy jednak tego. No sorry, potrzebuję trochę drewna. Idę zapełniać szkło. Nie! Nie! Kurde. Niemiły ty. Dobra, 3 siekiery. Idę po drewno do lasu. Ej, kto, ogólnie chcesz podać ci przepis na bułkę? Nie. Czyli tak. Nie! Dobra, cięcie, szybko, cięcie! Dobra, przerwa się skończyła, bo nasz tutaj... Ja chcę podać przepis na bułkę! No bo Kuki właśnie chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, jakiś przepis na bułkę, no powiedz. No dobra, a więc na początku musicie mieć pieniądze, potem musicie mieć sklepy spożywce i potem idziecie do sklepu i ją kupujecie i voila, macie bułkę. No super, dziękuję, pewnie tysiące ludzi zawdzięcza ci teraz życie bez głodu. Cięcie znowu zostało przerwane przez Cookie Monstra, Cookie Monsterek, bo chciał coś powiedzieć. Co chciałeś powiedzieć? Tak. Muszę się pochwalić. Przed chwilą podwaliłem 4 ciastka. Serio? Czy po to mi przerywałeś? Mhm. A, kończę z tym. Pauzy. Dobra, już jest koniec pauzy. Wróciłem z drewna, bo myślę, że mam tak wystarczająco tego drewna, żeby dokończyć naszą budowlę. Pierwsze co... A kurde, nie... to miało być cienkie szkło! Dobra, z powrotem znowu po krótkiej przerwie skończyliśmy. Czy mógłbyś mi przynieść dwie pary drzwi? Albo dawaj nawet 7 par drzwi. 7 par drzwi. 6 par drzwi. 6 par drzwi, dobra. On zaraz przyjdzie z drzwiami. Ciekawe ile tych przerw kurde będzie, bo każdy przerywa. Znaczy nie przerywa, ale. Ale się 6 par, tak? No to masz tutaj 12. No i super. Dobra. Teraz dokończymy domek. Nie będzie już tyle cięć. Chociaż chciałbym tak, żeby film nie trwał dłużej niż 15 minut, bo inaczej się znudzi. No ale już jest 12, a chciałbym jeszcze dokończyć, chciałbym jeszcze dach zrobić, więc nie wiadomo, czy nie będzie trzeba podzielić, wiesz, tego filmu w dwie części. Dobra, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Janusz, a chyba Dorfalo przypnie wam serduszko. Zgadzasz się, Dorfalo? Tak jest. Jeśli napiszecie Janusz w komentarzach, to przypnę wam serduszko. Albo nie. Albo nie, to nie wiem, to zobaczymy, jak będę miał humorek. I tak odpowiadasz komuś, mam zły humor, nie przypnę ci serduszka. Właśnie. Dobra, to ta ściana będzie tak bez okien, bo to tak trochę bez sensu, żeby okna mieć. Tutaj niby będzie okno, ale to trzeba też dobrze wymierzyć to okno, żeby nie było, żeby pełne było szkła. Dobra, myślę, że tak, a da się jeszcze podzielić w pół? Szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie da się podzielić w pół. No to też zapełnimy szkłem zaraz. Dawaj, kogoś i go klepiemy? Co? Zajmę kogoś, go klepiemy? Nie, wiesz, nie lubię czegoś takiego. No dobrze, co to nazwa, żeby to wideo tak jeszcze, żeby już skończyć to wideo. Dobra. To było... Od razu pojawia się nowy odcinek. Cię? No właśnie, dokładnie. Albo nie, ale... To się zobaczy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. To jest część pierwsza z dwóch części, w której budujemy dom. W drugiej części już zrobimy okna, drzwi, akcesoria, no i dach. Ewentualnie będą trzy części, w której będę robił kanapy i takie rzeczy, ale to jeszcze się zobaczy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie suba, jeśli nie, to dajcie lajka i suba. To teraz chodź, pożegnamy się. Co zrobisz? Dobra. Ogólnie robię takie coś? Chcę dodać typa, od razu go usunąć i go zabić.
Do zobaczenia i do widzenia. Cześć!